Witajcie moi mili, a tutaj znajomy G3 Lok, widzę, zaczął grać sobie w Battlefieldy różne. Ostatnio na topie ma Battlefielda Bad Company 2. Notabene też nagrywa na YouTubie, możecie zobaczyć sobie jego filmiki. Link do jego strony dam w opisie. Natomiast ja tak z ciekawości zacząłem, zanim ogólnie zacznę nagrywać cokolwiek z Battlefielda, mam ich troszkę, więc utworzę tutaj osobny dział. Prawdopodobnie kilka różnych filmików się pokaże, też kilka gameplay. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie jakoś uda się faktycznie ruszyć na te live'y. Będziemy sobie jakieś live'iki tutaj robić. Natomiast co chcę teraz sprawdzić? Chcę sobie sprawdzić, jak to będzie wyglądało w tym momencie. Ja posiadam Bad Company 2. Posiadam na płycie. Ja właśnie będę sobie instalował to z płyty. Oczywiście cały proces instalacji nie będę was tutaj trzymał. Chcę wam tylko pokazać, że sobie włączam faktycznie to tą instalację. Ona, tak jak mówię, będzie szła sobie z płyty. Damy to w Origina. Ona będzie szła sobie z płyty, natomiast mnie ciekawi, co zrobi później. Odpalimy Origina, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało po odpaleniu Origina. Na chwilę, a teraz zapauzuję nagrywanie, żeby was tutaj nie zanudzać lecącym zielonym paseczkiem. Widzimy się za chwilę, jak to ruszy i jak będę odpalał już Origina, żeby sprawdzić, czy faktycznie to działa, ile jeszcze dodatkowo ewentualnie zawartości będzie potrzeba pobrać. Na pewno trochę mi pobierze z tego względu, że mam wykupiony dodatek Wietnam, no ale o tym jeszcze pewnie za chwilę, jak się właśnie odpali Origin, zobaczymy, czy będę musiał mu z ręki przypomnieć na siłę, żeby mi dociągnął ten dodatek, czy ruszy to sobie z automatu. Także ja tutaj teraz pauzuję, będzie przeskok ekranu i za chwilę widzimy się już pewnie w grze. Trzymajcie się zresztą, za chwilę się dalej widzimy. Ok, coś czego wcześniej nie widziałem, może dlatego, że dawno nie instalowałem gry z płyty. Zazwyczaj kilka razy miałem tam powrotów do Battlefield Bad Company 2. Natomiast zazwyczaj przez Origina po prostu sobie instalowałem przez aplikację. Tutaj widzę, że wybierz metodę uwierzytelniania. Nie możesz zmienić metody bez późniejszej ponownej instalacji gry. Uwierzytelnianie za pomocą płyty do gry wymagana jest obecność płyta w napędzie, więc to sobie pominiemy, bo jednak no, teraz to troszkę bez sensu, zresztą płyty lubią się niszczyć, tego bym nie chciał. Wymagane będzie połączenie z internetem. Ok, gdy wymagana obecność płyty Battlefield Bad Company 2 w napędzie. Na 10 różnych komputerach. Wow, no teraz to się chyba troszkę zmieniło. Punk Buster jeszcze instalację prosi. Punk Buster, jeżeli ktoś nie wie, jest to oprogramowanie, licencja, jest to oprogramowanie anty-cheaterskie, tak? Przepraszam. Antycheaterskie, na ile sprawne Punkbuster, to myślę, że już zostało mocno złamane przez większość hakerów, ale jest wymagane do uruchomienia gry, także niestety trzeba go zainstalować. Ok, chyba instalacja się zakończyła, nic więcej mi się nie pokazuje, żadne okno, więc połączę się teraz z naszym kochanym Originem. Szczerze to chyba i tak mimo wszystko wolę to niż... O! Widzę, że tu skalowanie do tego okna trochę nie wyszło. Jest ok. Apex. Naprawdę, co on z Apexa jeszcze chce pobierać? Coś sobie dociągnął. Ale widzimy, że właśnie doskoczył nam tutaj jeszcze ten Bad Company 2 do listy pobierania. Więc na razie się zróbmy niewidocznym. Zobaczmy, jak to, więc wiemy już, że coś będzie chciał sobie pobrać. Z Apexa domyślam się, że jakieś pierdółki, czyli już tutaj też w tym filmiku macie troszkę zapowiedzi tego, co będzie, a mianowicie, że będę chciał też coś do Apexa nagrać. Dlatego go pobrałem. Nie będzie tego dużo, domyślam się, tylko porównanie do tej takiej mojej listy tych Battle Royali, tak? I co, i przywiesił się teraz z tym wszystkim, tak?
A, jest aktualizacja, okej. Zobaczmy sobie, kurde, ten Apex. Apex ogólnie mi się coś dziwnie, muszę wam powiedzieć, to od razu może powiem. Zresztą przy nagrywaniu filmiku też wspomnę, że dosyć dziwnie mi się pobierał. Dosyć często się zawieszało to pobieranie, więc to jest już minus troszkę dla tej gry, przynajmniej z mojej strony. Ale wiadomo, nie każdy musi mieć takie problemy jak ja, więc tutaj nie skreślamy gry na samym początku. Dobra, czyli ten skończył sobie. Zobaczmy teraz, ile weryfikowanie plików gry. O, do pobrania 5 giga. Pytanie, czy to jest właśnie. To mnie troszkę zastanawia, czy to będzie. A nie, bo on sobie weryfikuje teraz to, co znalazł na dysku zapewne, to co zainstalowaliśmy, więc tak to wygląda mniej więcej po instalacji z płyty. Powiem wam szczerze, to jeżeli ktoś ma słabszy internet, tak jak jeszcze ja niestety, no to jest to mimo wszystko duża oszczędność czasu, bo powiem wam, że cała instalacja gry z płyty zajęła, nie wiem, fakt, że nie patrzyłem na zegarek, ale jakieś 15 minut może. No przy wolniejszym internecie pobieranie tego 5 giga pewnie gdzieś około pół godziny, 40 minut by mi zajęło. O, zresztą już tutaj widzicie, 2,41 do pobrania do Bad Company 2. I to mnie ciekawi, czy to jest pobieranie tego dodatku, czy po prostu jakiejś aktualizacji do gry. Ale chyba aktualizacji do gry, tak. I widzicie, i dwa, o, to nawet dłużej by mi zeszło tam, z tego względu, że tak jak widzicie, pobieranie 2,5 giga niecałe, tu mi już pokazuje pół godziny, więc no jest to trochę czasu. Dobra, tak jak mówię, tym razem też przeskoczymy sobie troszkę, nie będę was tutaj zanudzał pobieraniem się aktualizacji. Zatrzymujemy, będzie kolejny przeskok i widzimy się już pewnie w grze, chyba że jeszcze jakaś aktualizacja będzie do pobrania, też tutaj wtedy zaznaczę to, pokażę w tym filmiku, żeby nie było wątpliwości, co się dzieje przy instalacji gry z płyty, czy i tu już sobie wtedy sami wybierzecie, czy to będzie opłacalne, czy lepiej jednak zaciągnąć sobie z internetu, jeżeli będziecie chcieli wrócić do tego tytułu, no to już jest jednak leciwy tytuł. Okej, więc tak, po pobieraniu tamtych 5 giga dodatkowych nic więcej nie chciał pobrać. Tutaj kolega prosił, żeby mi sprawdził, bo niestety, no mówię, ja posiadam ten dodatek, więc nie wiem, czy to, co on pobierał, czy to nie był właśnie ten dodateczek, ile on sobie waży. Wróć, on też ma z dodatkiem. Chciałbym zobaczyć, ile giga jest mniej więcej do pobrania w momencie, jeżeli byśmy chcieli instalować grę. Instalować grę normalnie tutaj z tego. Widzę, że są jeszcze tutaj dwa dodatki, których nie posiadam. Cyfrowa edycja specjalna, autentyczne i dynamiczne przedstawienie wojny. Czas w dzisiejszych. No, dajcie coś. Nie halo z tłumaczeniem. Skanowy konsol PC to walka odbywa się w 8 wielkich otwartych mapach. Trzeba stosować. Aha. To mógłby być dosyć ciekawy dodatek, no ale 120 zł, no nie oszukujmy się, nie tym razem. I Bad Company 2, pakiet Spekakt, 4 nowe specjalne mundury. Tu można by było zainwestować 15 zł, aczkolwiek z drugiej strony gra chyba jest 16 godzin tylko, lol. To musiało być coś, nie ten. Gdzieś mi się wyzerowały. Musiały wyzerować statystyki. Okej. Widzę, że chyba graficznie to słabo będzie wyglądało. Trzeba się pobawić w ustawieniach troszkę graficznych. Nie damy rady przyspieszyć tutaj tego. Powiem wam tak, jeszcze tak z takich rzeczy, nie wiem jak tam osoby, które ustawienia w pojeździe pilot.
O, nie możemy nic graficznie tu zmienić. A jest, dobrze. O, 1024, naprawdę. A później się dziwić, że. Tak, oczywiście, że chcemy ogólna jakość. Damy wysoką, nie wiem czemu. Aha, bo ja w to grałem jeszcze na starym PC-cie, więc to troszkę dawno było. Nie oszukujmy się. Dobra. Oczywiście, wiadomo, możemy sobie poprzestawiać różne tutaj pod siebie, co robimy pieszo, co robimy męż czułość. Zwiększ mi trochę czułość, bo widzę, że słabo tutaj. Okej. Okay. Od razu lepiej to już troszkę wygląda. Powiem tak. Znów kampania. Dosyć ciekawa jest kampania, jeśli chodzi o Battlefielda. Tutaj naprawdę fajnie to było zrobione. To mi się. O Jezus. Aha. Czyli my się jeszcze wewnątrz gry musimy zalogować, tak? Oczywiście, że tak. Uff. No i teraz pytanie, na jaki ja mam e-mail to zarejestrowane. Chyba nie. Niewłaściwa, tak jest. Nie udało się. Jednak jestem. A ja odpalam Battlefield Bad Company 2. No, tylko że ja cię nie mam znajomych na Epiku. Bo tak sobie pod Madrunnera pomyślałem. Oho, poczekaj chwilę. Bo ogólnie mam problem z Bad Company 2 i to mi się nie podoba. Dobra, wskoczyło. Po logowaniu możemy sobie tutaj, widzicie, motto klanu, nasz nick. Stwórz, zaloguj, zaloguj. Okej. Okay. Dawno nie grałem w Bad Company 2, tak jak mówię. Fajna kampania tutaj była w Bad Company 2. Stars pewnie też to potwierdzi. Tak, bardzo fajna. Okej. Okay. Co ciekawe, co mi się bardzo podoba w dodatku tutaj do Bad Company 2 Wietnam. Jak się przełączamy na niego, wszystko nam się zmienia. Od razu menu, główna tapeta, muzyczka w menu. Ta muzyczka mi się mega podoba, mega klimatycznie to jest zrobione i super, naprawdę fajnie zrobiony jest ten dodatek. Ale to będziemy tam innym razem patrzeć. Zobaczmy sobie tylko, jak serwery wyglądają, bo coś czuję, że z tym będzie problem. Wszystkie serwery i mam pusto Stars. Mi Szukasz. wyskoczyło Jest dobra. niecałe 8 GB, cała gra. Aha, czyli cała gra, to szczerze to nie wiem, czy się opłaca kombinować z płytami. Słyszycie? Gra przy pobieraniu z ten. Ty też masz dodatek Wietnam, więc on się Tak, z tak. automatu też pobiera 8 GB, a mi pobierał po instalacji dodatkowe 5 GB. No to szczerze to chyba faktycznie się nie opłaca z płytą bawić. Ale sprawdzone, dowiedzione. Ty, jest trochę serwerów, powiem ci, do Bad Company 2. To będzie trzymać, bo to jest zbyt kultowa gra. Ja chcę zainstalować sobie jeszcze tego wcześniejszego Battlefielda. Zobaczyć. Fakt, że tu bardziej nagrać filmik jako ciekawostkę, ale chciałbym go włączyć. Dobra. Grę będę, Battlefielda będę prezentował wam później, jak się uda, albo Starsa namówić, żeby sobie zagrał ze mną. O No mogę Jezus. pobrać, za godzinę mi się pobierze. No to wiesz, to ten. Blue by pasowało ogarnąć, to byśmy sobie w trójkę siedli, to już by można było drużynowego deathmatcha Dokładnie. zagrać. To jedna osoba to tam. O Jezus, steryt pompa! O Boże, ja w ogóle nie Tak. pamiętam tych ludzi. Kto to był kurwa Bravo PLG? Steryt pompa to wiem kto, ale... Ty, tu jest 50, to jest maksymalny level? Chyba?
Nie pamiętam, już tak dawno my nie grali. Gobi Wise utknął na 31. A, Shaggy na 42. Panie. No ty masz 50, Killer ma 50. Blue nie mam, widzę, w znajomych. Ciekawi mnie czemu. Będzie trzeba to ogarnąć. Chyba, że tam jest ze znajomych z tego, Battlefielda, bo... Tak, 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 no. Blue nie ten, Blue dawno... A nie wiem, czy on grał jeszcze z nami już, jeszcze jak był ten... W trójkę grał, bo coś tam... No to w Bad Company 2 też musiał, jak w trójkę grał. Nie, bo Bad Company dopiero kupował. Ty, faktycznie, a, to może on nie miał... A to nie wiem, co to... Dobra, trójkę nieważne. Wiem, że miał. Nieważne. Spróbujemy, mówię, spróbuję ogarnąć. Na razie takie właśnie to odnośnie instalacji Battlefielda. Taki protip, że bardziej się opłaca jednak pociągnąć go z internetu niż szukać płyty i ryzykować, że utknie w napędzie CD. Także to tyle, a gierkę właśnie bardziej jak Stars się ewentualnie pobierze, jakby chciał i no jak się uda Blue dorwać, zagramy sobie w kilka osób, zobaczymy, jak to wyglądało, aczkolwiek od razu ostrzegam, to w cholerę dawno nie grałem i może być problem. Szkoda tylko, że Blue chyba nie ma dodatku tego Wietnam. No, trzeba będzie sprawdzić, bo nie wiem, czy to nie kupował edycji już z dodatkiem. A tu ten, dobra, nic, tu na razie kończę, do miłego oglądania. Tak, teraz już na koniec filmu. Ja to jestem udany. No i dobra, i widzimy się później na polu bitwy. Trzymajcie się.